Ach, gdybym miał więcej czasu. Co, to byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuje rodzinnego sądu nad tobą? Jasne, że planuje. Po prostu chce mnie dłużej podtrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. No kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili, co mogli. Co myślisz? Już wiem, czemu nazywają je trumnami. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Okej, więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Okej, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. Okej, zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek.
się prowadzi. Jasne, przelatujesz nad wszystkimi nierównościami terenu. Dojedź do tamtego wraku. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Lewo! Dobrze! Dawaj dalej! Zatrzymaj się i aktywuję system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tamte wraki. Dziesięć na 10. Dobra, są już... Dobrze! Okej, ćwiczenia skończone. Vi, pamiętasz, jak ci mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisko muszą działać w pełnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Okej. Okay. Zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie intensywne. A to czujesz? Musimy sprawdzić, co z obozem. To Rafeni. Cała banda nie odpuszczą. Przegrupować się. Tu też są. Idą na całość, Sol. To całość. A potem rusz tu dupę i przydaj się na coś. Jedziemy od razu do obozu. Musimy pomóc naszym.
zaraz będziemy w miejscu. Okej, widzę pana. No trochę się zdziwił. Okej, Vee. Do roboty. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Co jest? Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej. Co jest? Okej, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak. Na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Co jest? Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? To był interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i... możesz liczyć na Aldecaldos. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Piwo. Za szczęśliwe zakończenie. Będzie mi brakowało tych naszych eskapad. Mnie też. Ale z drugiej strony, kto powiedział, że to już koniec? Vee, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha.
Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. Vi? Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Coś się stało. Pamiętam, że rozmawialiśmy i nagle... Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym się nie martw. O, Vi. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Jeśli ci powiem prawdę, boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Vi, posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje... Zresztą, przestań pierdolić i mów, o co chodzi. Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Żony żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co z tobą. Wystraszyłeś nas. Co miałem nie kupić? No i masz. Tak, wiem. A ja chciałem. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Odprowadzić cię? Znam te okolice jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Witaj wśród żywych! No wreszcie książę się obudził. Hej!
Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Vi, wracając do naszej rozmowy. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Spadaj, nie robię! Kolejny pieprzony cwaniak.